Na razie konsumenci oczekują tego, że to będzie smakowało jak kurczak, jak właśnie wołowina, jak wieprzowina, ale nie wiem, czy za 5 lat nie będą chcieli, żeby coś smakowało jak mięso z dinozaura. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Ostatnio czytałem sobie jeden raport, który mówi, że około 30% globalnych emisji gazów cieplarnianych jest stricte związane z tym, co jemy, z rolnictwem i tym, co ląduje finalnie na naszych stołach. To dosyć dużo, powiedziałbym, że nawet bardzo dużo, bo przecież aż 1/3 globalnych emisji. I co więcej, jeszcze wyczytałem w tym raporcie, jest to, że około 80%, dokładnie dla tych, co lubią liczby, 77% wszystkich terenów rolniczych jest przeznaczone na hodowlę zwierząt lub wykarmienie zwierząt, co oznacza, że tylko 20% to są stricte te wszystkie, nie wiem, marchewki, ziemniaki czy papryka, które trafiają na nasz stół, a reszta jest potrzebna do hodowli i wykarmienia zwierząt, które niestety również trafiają na nasz stół. To wszystko połączone oznacza, że nasz model konsumpcji jedzenia jest, no nie ukrywajmy, dosyć niezrównoważony. Jest wiele pomysłów, jak to zmienić, takie jak dieta planetarna, generalnie przejście na czy wegetarianizm, czy weganizm, ale także nazwałbym to trochę bardziej futurystyczne pomysły, jak mięso hodowane laboratoryjnie. Brzmi to dosyć ciekawie, brzmi to troszkę dosyć abstrakcyjnie. Z czym to się je, postanowiliśmy porozmawiać z jednym ze specjalistów. Do dzisiejszej rozmowy właśnie w tym temacie zaprosiliśmy Stanisława Łoboziaka z firmy LabFarm, która właśnie zajmuje się mięsem hodowanym laboratoryjnie. Cześć Stanisławie. No właśnie, będziemy rozmawiali o mięsie hodowanym laboratoryjnie. W raporcie, który sobie czytałem i który, drodzy słuchacze, serdecznie Was zachęcam w wolnym czasie do poczytania, jest napisane o tak zwanym trio przyszłości naszej diety. Są to produkty stricte bazujące na roślinach, tak jak chociażby na przykład tofu czy seitan. Są to produkty precyzyjnej fermentacji, które generalnie wykorzystują mikroorganizmy, nie wiem, do tworzenia jakichś mikroelementów, witamin, czy nawet na przykład jakichś procesów fermentacji, chociażby do produkcji sera, ale właśnie także mięsa produkowanego laboratoryjnie. Czy mógłbyś na początku właśnie powiedzieć, czym takie mięso jest i jak wygląda produkcja takiego mięsa, jak, nie wiem, z pojedynczych komórek stworzyć coś, co moglibyśmy nazwać w jakiś sposób stekiem? Znaczy, sprawa jest dosyć prosta, jeżeli na to spojrzymy, ponieważ wiemy, że mięso jest zbudowane z komórek. Możemy to porównać do klocków Lego o różnych kolorach. Jeżeli byśmy sobie wzięli te klocki Lego, no to te klocki mają 3 kolory, ponieważ są to komórki mięśniowe, później następnie są to komórki tłuszczowe i następne to są komórki tkanki łącznej. I cały myk polega na tym, aby te komórki hodować w bioreaktorach, czyli w takich naczyniach, które trochę imitują warunki panujące w ciele zwierząt, ponieważ jest tam kontrolowana temperatura, dodawane tam jest również specjalne medium, w którym te komórki rosną i się różnicują. No i dodatkowo jest kontrolowane stężenie gazów, czyli stężenie dwutlenku węgla, stężenie tlenu. Można to ściśle kontrolować, dzięki temu jakby ten proces jest powtarzalny i całkowicie odtwarzalny. No i jeżeli sobie weźmiemy te komórki i wyhodujemy w tych bioreaktorach, no to możemy z nimi zrobić różne rzeczy, ponieważ wtedy możemy je zanurzyć w takim specjalnym żelu i wydrukować takiego steka po prostu za pomocą drukarki 3D. Możemy też wykorzystać specjalne rusztowania, które po prostu, na których te komórki będą rosły i różnicowały się. To jest drugi sposób. A trzeci sposób to po prostu taką biomasę komórek możemy ustrukturyzować za pomocą różnych procesów. To są trzy sposoby, nad którymi pracuje świat. Oczywiście z roku na rok pojawia się jakiś nowy sposób, ale głównym celem całego tego pomysłu jest to, aby hodować jak największą ilość komórek w jak najkrótszym czasie. Kiedy czytam o mięsie produkowanym laboratoryjnie, a z wykształcenia też jestem biotechnologiem, więc gdzieś tam te procesy jakby znam z własnego doświadczenia. I to, co zresztą sam powiedziałeś, że do produkcji takiego mięsa jest potrzebne specjalne media, które zawierają dużo składników odżywczych, czynników wzrostu. Do hodowli są potrzebne specjalne te bioreaktory, w których one będą rosnąć. I skalowanie tego do większych
większych litraży, do większych pojemności też stanowi wyzwanie. Wspomniane te odczynniki nie są najtańsze. Kiedy czytam o mięsie produkowanym laboratoryjnie, zastanawiam się, czy on może być jakkolwiek w miarę określonej przyszłości konkurencyjne cenowo do mięsa, nazwijmy to takiego standardowego. Znaczy ja bym powiedział, że to jest trochę tak jak z sekwencjonowaniem DNA. Jeżeli zaczynaliśmy na początku sekwencjonowanie DNA metodą Sangera, było to mega drogie i tak naprawdę trzy chyba największe państwa świata się tego podjęły, w tym Europa chyba działała w konsorcjum. No a teraz jakby ta technologia na tyle się rozwinęła, że takie sekwencjonowanie genomu człowieka, nie wiem, zajmuje może jedną dobę. Oczywiście nie jest tak dokładne i trzeba by było je powtarzać, ale no cena za sekwencjonowanie jednej pary zasad spadła do takiej niskiej, absurdalnej wartości, że teraz praktycznie możemy sobie sekwencjonować DNA w każdym laboratorium. Nie stanowi to problemu. I teraz proszę sobie wyobrazić, że na przykład pierwszy jakby burger marka Posta, za cały proces stworzenia tego burgera, który został zjedzony jakby w Londynie, no to zapłacono 250 tysięcy dolarów, ale liczymy wszystko. Zespół, odczynniki, jakby butelki hodowlane, oni jeszcze korzystali, nie korzystali wtedy w ogóle z bioreaktorów, no to teraz jakby cena za kilogram jest to około 71 dolarów, więc widzimy, że ta cena w przeciągu 10 lat spadła drastycznie. No i też sobie wyobrażamy, że jak powstaje taka technologia, no to powstaje cały ekosystem firm, które jakby produkują różne składniki tej technologii, czyli produkują bioreaktory, produkują media, produkują czynniki wzrostu, produkują rusztowania. I dla porównania dodam, że na przykład niektóre czynniki wzrostu w ciągu po prostu 2 lat staniały 4-krotnie. I ta cena wciąż spada, więc widzimy, że jak pojawiają się nowi gracze na rynku i nowe jakby firmy, które inwestują w tą technologię, no to te ceny spadają, ponieważ zaczyna się konkurencja. Ale co chciałbym dodać, że jakby ta technologia ma jak najbardziej po prostu przyszłość z tego względu, że najzwyczajniej mamy skrócony czas całego procesu. Czyli jeżeli sobie wyobrazimy, że taki na przykład standardowy kurczak rośnie w kurniku jakieś 3 miesiące, no to u nas w laboratorium rośnie od tygodnia do 2, więc ten czas jest drastycznie jakby niższy. Oczywiście potrzebujemy do tego mediów hodowlanych i bioreaktorów, ale już ta cena zbliża się do takiej ceny, którą konsumenci mogliby zaakceptować. I też jeszcze mówimy o skali, bo dotychczas na przykład wiele laboratoriów pracowało w skali laboratoryjnej. My jeszcze do zeszłego roku też pracowaliśmy w skali laboratoryjnej. I ceny na przykład odczynników w skali laboratoryjnej, jeżeli sobie weźmiemy i negocjujemy te ceny na przykład z dostawcami i zamawiamy już takie ilości przemysłowe, no to ta cena może spaść 10-krotnie, a nawet więcej. Więc to wszystko zależy tak naprawdę od skali tej bioprodukcji. Z pewnością, jak to w dobrym biznesie, najważniejszy jest pomysł i najważniejsze jest to, aby później go rozwijać. Wy ten pomysł już rozwijacie i skalujecie, czyli właśnie z laboratoriów przechodzicie, no powiedzmy, do fabryk, można powiedzieć. Może nie takich jak, nie wiem, Volkswagena w Wolfsburgu, ale takich, które się skalują i dostarczać odpowiednio więcej produktów. No właśnie, wspomniałeś o tym, że to są klocki Lego, z których trzeba tak naprawdę zbudować pewien kawałek i zastanawiam się tylko w tym kontekście, czy te wszystkie typy komórek, te klocki Lego, one hodowane są razem, czy to jest tak, że później w pewnym momencie je mieszacie, te klocki Lego, i dopiero później układacie razem, czy to jest tak, że najpierw hodujemy właśnie tkankę A, B, C, mięśniową, łączną i tłuszczową i później mieszacie, czy one już teraz macie taką technologię, aby one rosły wspólnie, jakby jako pewnego rodzaju organoid może? To już może daleko idące, ale tak powiedzmy konglomerat komórek różnego typu. Przyznam szczerze, że prowadzimy pracę nad tym, żeby te wszystkie trzy typy komórek rosły razem, czyli żeby otrzymywać fragmenty mięśni o coraz większej wielkości. Jednakże to jest technologia przyszłości, bo to wymaga bardzo dokładnej kontroli przepływu mediów przez taki układ i nie jest to proste.
Takie prace są prowadzone na całym świecie, ponieważ naukowcy mają nadzieję, że to posłuży jakby ludzkości w ten sposób, że będziemy mogli sobie regenerować mięśnie, szczególnie mięśnie, które jakby uległy wypadkowi albo trzeba było je usunąć z różnych powodów, więc te prace są prowadzone. Jednakże na tym etapie przyznam szczerze, że łatwiej jest hodować te komórki osobno. Dlatego, ponieważ jak zmienia się medium takim komórkom, to one sobie wysyłają różne jakby sygnały. I jak się hoduje trzy typy komórek równocześnie, no to trzeba bardzo kontrolować ściśle te sygnały. A w momencie, kiedy na przykład nam najpierw zależy na tym, żeby te komórki się tak naprawdę proliferowały, czyli dzieliły, no to wysyłamy im inne sygnały, a jak zależy nam na tym, żeby one się zróżnicowały do komórek tłuszczowych albo mięśniowych, albo zostały fibroblastami, no to w tym momencie też musimy im na przykład zmienić medium. I łatwiejsze jest to, jak mamy to w osobnych pojemnikach. Więc staramy się to łączyć na późniejszym etapie, ale prowadzimy też takie prace badawczo-rozwojowe, no bo wiadomo, że technologia idzie do przodu. Ja tak lubię po prostu rozwijać jakieś takie obszary, które są przyszłościowe, a to jest niewątpliwie przyszłość. I dodam tylko też tak, że jakby obecnie te procesy są prowadzone w takich bioreaktorach, które są wykorzystywane do przemysłu farmaceutycznego, dlatego że jakby Big Pharma ma na tyle dużo środków, że jest ją stać na zakup dobrych bioreaktorów, które dobrze kontrolują cały proces. Jednakże już powstały jakieś startupy, które pracują nad nowym typem bioreaktorów. Też Singapur uruchomił taki program. Oni mówią, że do 2050 roku chcą mieć nowe typy bioreaktorów do przemysłu jakby spożywczego. Z tego względu, że właśnie no, świat zobaczył duży potencjał nie tylko w hodowli komórek po prostu na mięso w bioreaktorach, ale również w tej precyzyjnej fermentacji, o której wspominaliście wcześniej. To ja mam jeszcze jedno pytanie, no bo chyba większość słuchaczy interesuje także to, co to jest za mięso? No bo mięso z probówki brzmi dość, no powiedziałbym, nietuzinkowo. To jest tak, że te komórki, które się nam namnażają, one są na przykład komórkami kurczaka, nie wiem, wołowymi, wieprzowymi. Czy jak to wygląda? Jak interpretować właśnie to mięso? No i w konsekwencji pewnie jakiego smaku oczekiwać? Znaczy ja powiem tak, że konsumenci oczekują, żeby ten produkt był jak najbardziej zbliżony do konkretnego typu mięsa. Z tego względu, że nasz inwestor po prostu pochodzi jakby z przemysłu mięsnego i zajmuje się jakby hodowlą jakby kurczaków, no to naturalny wybór padł na kurczaka. Kurczak nie jest jakby takim rodzajem mięsa, który jakby powoduje aż taki duży, bym powiedział, wpływ na klimat. Jednakże no też do produkcji tych zbóż, pasz i tak dalej zużywa się bardzo dużo zasobów, więc też jakby Polska jako kraj eksportuje bardzo duże ilości mięsa z kurczaka. Trzeba patrzeć na przyszłość i te komórki, które jakby hodujemy, pochodzą z kurczaka, ale oczywiście moglibyśmy hodować komórki świni i innych zwierząt. Tak naprawdę gdybyśmy mieli komórki dinozaurów, no to też moglibyśmy hodować komórki z dinozaurów, ale jeszcze myślę, że naukowcy muszą nad tym popracować. Wiem, że niektórzy pracują nad takimi komórkami z mamuta, przynajmniej żeby na przykład Australijczycy zrobili takiego pulpeta, który właśnie miał smak mamuta, ponieważ w kopiowali tam gen odpowiedzialny za produkcję mioglobiny, który pochodził właśnie z mamuta. Nie ma ograniczeń tej technologii. Bardzo fajnie też się rozwija cały ten przemysł, gdzie ludzie hodują komórki rybie, ponieważ ten sektor rybny był dosyć zaniedbany, a teraz właśnie bardzo dużo startupów zaczyna nad tym pracować, co jest o tyle fajne, że właśnie też ryby były słabo poznane, te procesy rozwojowe u ryb tylko były u tych hodowlanych poznane, a teraz coraz więcej jakby dzięki tym inwestycjom w przemysł spożywczy możemy się dowiedzieć o tym, jak hodować różne na przykład gatunki ryb, przynajmniej ich komórki. No i to jest naprawdę, możliwości są nieograniczone i ja powiem tak, na razie konsumenci oczekują tego, że to będzie smakowało jak kurczak, jak właśnie wołowina, jak wieprzowina, ale nie wiem, czy za 5 lat nie będą chcieli, żeby coś smakowało jak mięso z dinozaura.
Wydaje mi się, że możliwości tej technologii i jakby komponowania różnych smaków, możemy sobie też wyobrazić, że na przykład możemy hodować komórki z różnych gatunków zwierząt i może to mięso będzie smakować dużo lepiej niż to, co jemy obecnie. Albo też na przykład komponować sobie na przykład komórki rybie z komórkami na przykład wieprzowymi i polepszać parametry tych produktów. No to wszystko tak naprawdę zależy od nas. Ja chciałbym tylko dodać, że do tego są potrzebne duże ilości próbek, no i my nad tym teraz pracujemy, żeby otrzymywać takie ilości próbek, żeby móc po prostu sprawdzać, jak one smakują, a co dalej z nimi robić i tym podobne rzeczy. No to nic, czekam też na mięso, które będzie miało smak gumy balonowej oraz żelków. Zmysł smaku i zmysł węchu jest bardzo łatwo oszukać, nie? Że to są takie zmysły, że rzeczywiście możemy zrobić coś, co będzie miało jakby smak żelków albo smak gumy, ale generalnie jakby zależy nam na tym, bo żeby przekonać konsumentów do tej technologii, no to żeby to smakowało i pachniało jak kurczak, no i potwierdzam, że smakuje to i pachnie jak kurczak. To było też dla mnie zaskoczeniem, ponieważ jak pierwszy raz smażyliśmy tego pulpeta, to właśnie w całym laboratorium wnosił się smak kurczaka, bo pewnie to wiecie, ale ten smak i zapach zależy od kompozycji aminokwasów, które wchodzą w skład komórek. I on jest bardzo charakterystyczny dla danego gatunku, dlatego jakby na przykład mięso z tych różnych gatunków smakuje inaczej. My to doskonale jakby rozumiemy i też w momencie poddawania właśnie tych komórek obróbce termicznej, no to ten zapach i smak odzwierciedla to, z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Więc wydawało mi się, że zawsze to jest bardziej skomplikowane, a to się okazuje, że to jest całkiem proste. No to subiektywnie. Ja wiem, że pewnie tutaj dość stronniczy możesz być w tej odpowiedzi, ale czy mięso z próbówki z kurczaka smakuje jak kurczak i czy jest smaczne, twoim zdaniem? Jest smaczne i smakuje jak kurczak. Czyli śmiało możemy rekomendować, żeby wszyscy ci, którzy mają jakieś wątpliwości, czy właśnie dany produkt z próbówki będzie smakował albo inaczej będzie smakował niż ten, który mamy zapamiętany, nie wiem, z dzieciństwa czy z aktualnego podejścia do diety, no to zaspokoi ich potrzeby. No to bardzo cenne, to bardzo cenne. Znaczy ja chciałbym powiedzieć, że tych produktów jest znacznie więcej, nie? Bo takie produkty można już spróbować w Izraelu, można spróbować w Stanach Zjednoczonych, można spróbować jakby w Singapurze, można też spróbować produktów hybrydowych, więc to można już spróbować w wielu miejscach. Na przykład w Holandii dopuszczono możliwość właśnie takiego testowania, czyli żeby zapraszać testerów, którzy testują jakby takie produkty. No i też właśnie te nazwy mają ogromne znaczenie, bo wy używacie takiej nazwy na przykład mięso z próbówki albo kurczak z próbówki. I to już były takie badania prowadzone w Holandii, że w zależności od tego, jak nazywamy dany produkt, to też wzrasta jego akceptacja społeczna. I na przykład ludzie nie lubili, jak nazywano produkt na przykład mięsem in vitro, mimo że kultury in vitro to jest tak totalnie funkcjonujący w nauce termin, nie budzący żadnych negatywnych skojarzeń, no to jednak społeczeństwo to odbiera inaczej. I na przykład teraz taki produkt w języku angielskim określa się mianem cultivated meat, czyli mięso kultywowane, ale trudno się to jakby przyzwyczaić jakby to do tego w języku polskim, więc przyznam szczerze, też cały czas zastanawiamy się, jak ten produkt określać i jak go nazywać, żeby nie odstraszać od niego konsumentów, a żeby po prostu było to poprawnie zarówno naukowo, jak i merytorycznie, co nie jest wcale takie proste. Może mięso szalkowe? Ale w sumie nazwa ma duże znaczenie, bo nawet jak myślimy sobie o tych produktach roślinnych, które mają w jakiś sposób imitować dane produkty mięsne, jak nie wiem, wege parówki, kotlety roślinne i tak dalej, już tutaj mamy pewien opór części społeczeństwa, że to nie jest kotlet, bo nie jest z mięsa, tylko jest z rośliny, więc rzeczywiście nawet tak wydawałoby się pozorna rzecz, jak odpowiednie nazewnictwo ma widoczny wpływ na społeczeństwo. Znaczy ma i wydaje mi się też, że no bo kiedyś nie mieliśmy napojów gazowanych, a teraz mamy. I wiele rzeczy kiedyś nie mieliśmy, nie mieliśmy komputerów, nie mieliśmy telefonów, a teraz mamy. A moim zdaniem po prostu to budzi głównie opór z tego względu, że to się dzieje bardzo szybko. Czyli że te zmiany po prostu następują bardzo szybko
Ja bardzo się cieszę z takich wyników badań, które pokazują, że ponad 50% Polaków słyszało o mięsie hodowanym komórkowo. Uważam, że to jest bardzo fajne i został zanotowany 10% wzrost, ponieważ wcześniej te wartości były mniejsze, a więc ta informacja przebija się do ogólnego jakby mainstreamu. I też uważam, że bardzo fajnie, że wy nagrywacie takie podcasty i że też są popularyzatorzy nauki, którzy mówią o tej technologii, ponieważ łatwo jest ludzi wystraszyć, a trudniej jest im przekazać wiedzę, na czym to w ogóle polega i z czym to się je. I uważam, że na tym trzeba bardzo dużo pracować i sam nad tym osobiście często pracuję, jakby robiąc jakieś wykłady popularno-naukowe albo po prostu jak jestem zaproszony na jakiś wykład, bardzo chętnie dzielę się tą wiedzą właśnie z tego względu. Bardzo mi się podobało stwierdzenie, z czym to się je. W pierwszej myśli miałem z ziemniaczkami, z mizerią oczywiście w tym wypadku, no bo jakiż to byłby obiad, gdyby nie ziemniaczki i mizeria. Taki wiosenny obiadek, tylko że mięso właśnie kultywowane, mięso, nie wiem, z próbówki, mięso z szalki. Mięso rzemieślnicze. Rzemieślnicze, kraft laboratoryjny. No, kraftowe brzmi dobrze. Kraftowe się sprzedaje, a na pewno można je sprzedawać drożej. To z pewnością. Czyli opór społeczny jest mniejszy, coraz mniejszy, czy zmniejszany jest względem właśnie takich produktów. My także mieliśmy taką rozmowę w kontekście owadów i włączenia owadów do naszej diety jako takiego dodatkowego źródła, czy to białka, czy innych substancji odżywczych. Też odnotowujemy zmianę właśnie na tym poziomie. Są prowadzone badania, że coraz więcej osób, czy to może wynika z faktu właśnie zmian klimatycznych, czy to wynika z faktu, no nie wiem, świadomości po prostu, coraz bardziej jest otwarta na takie także rozwiązania. No cóż, future is now. No właśnie, Czarku, wspomniałeś o zmianach klimatycznych, a ty, Stanisławie, wspomniałeś, że aktualnie cena kilograma takiego mięsa to około $70, czyli w kontekście tym cenowym zaczyna się to powoli konkurencyjne. Jednak w kontekście tego, co powiedziałam w wstępie naszej rozmowy, zastanawia mnie też ten kontekst środowiskowy. Czy takie mięso, które przecież, tak jak już wspomnieliśmy, potrzebuje biotanków, ileś odczynników, utrzymania energii i tak dalej, jak wygląda produkcja takiego mięsa i jego ślad zarówno węglowy, jak i wodny. Czy on jest jakkolwiek konkurencyjny z mięsem, czy jednak mimo wszystko w tym kontekście będzie on niestety bardziej zużywał te zasoby i będzie miał wyższy ślad węglowy czy wodny? Znaczy, jeżeli chodzi o ślad jakby wodny, jakby w zależności od różnego gatunku mięsa, no to w tym momencie ten ślad jest różny. Ale szacuje się, że mięso hodowane komórkowo ma o 71% mniejszy ślad wodny niż tradycyjne mięso. Czyli jeżeli sobie weźmiemy, porównamy po prostu ten ślad wodny, to on jest no niemalże dwa razy po prostu mniejszy niż tradycyjnego mięsa. Jeżeli chodzi o energię, to tak naprawdę ilość dostarczanej energii do bioreaktorów głównie jest dostarczana ona do mieszania i do podgrzewania tych bioreaktorów. No ale jak sobie weźmiemy, to też zależy od gatunku, ponieważ jeżeli mamy gatunek, który rośnie, komórki rosną w 39 stopniach albo na przykład 40, no to trzeba to podgrzewać. Ale jak sobie weźmiemy na przykład ryby oceaniczne, które mają metabolizm na poziomie, nie wiem, tam w temperaturze 10 stopni albo 4 stopni Celsjusza, no to wcale tego nie musimy podgrzewać. Więc to też trzeba by było liczyć osobno dla każdego jakby gatunku zwierzęcia. No i też oczywiście mówi się o tych bioreaktorach, które są wykonane ze stali nierdzewnej i ta stal nierdzewna jest droga. I też jak mówimy o bioprocesach, no to wiadomo, że są potrzebne różne procesy walidacji, czyli sprawdzania sterylności tych bioreaktorów i tym podobne rzeczy, to też zostało przeskoczone, ponieważ obecnie są bioreaktory, które nie wymagają tych procesów walidacji, mają certyfikację cGMP, czyli są stosowane do produkcji leków, czyli za tym już też producenci zdążyli to zmienić. Wydaje mi się, że w ciągu lat ta technologia bioreaktorów zostanie jeszcze bardziej ulepszona, no co pozwoli na
potanienie tej technologii i też no, na zmniejszenie tego wpływu na środowisko. Ja też sobie dodam, że na przykład właśnie jak bierzemy na przykład, że kilogram wołowiny wyprodukowanie zajmie około 6 miesięcy, no to chodzi o skrócenie tego łańcucha dostaw, ponieważ jeżeli sobie wyobrazimy, że my siejemy jakieś ziarno albo po prostu produkujemy coś, później to musimy skosić, zebrać, przewieźć, przerobić na paszę, później karmić tą paszą po prostu te zwierzęta, no to mamy mnóstwo jakby kalorii pochodzenia roślinnego, które są wykorzystywane na budowanie tkanek, których tak naprawdę nie konsumujemy. I chodzi o to, że gdybyśmy te kalorie przerzucili na produkcję medium hodowlanego i na przykład, ponieważ są media oparte o składniki roślinne, no to w tym momencie jakby to jest już totalnie tańsze, no bo nie musimy przez ileś miesięcy stosować maszyn, budować hal. Hale na przykład do hodowli zwierząt czy też kurniki też muszą być ogrzewane. Więc też nie mamy takiej produkcji, która produkuje jakby duże ilości odorów. Wiemy, że lokalizacja farm nie jest wcale łatwą sprawą, ponieważ zazwyczaj lokalni mieszkańcy się przeciw tym farmom mocno buntują, ponieważ obawiają się, że to zaniży, nie wiem, wartość inwestycyjną ich działek, że po prostu wokół będzie śmierdzieć. Najzwyczajniej, no, jeżeli mówimy o hodowli mięsa hodowanego komórkowo, no to w tym momencie nie mamy w ogóle tych problemów. Możemy sobie tą produkcję ulokować w centrum miasta, po prostu podjeżdża nam tylko cysterna z medium, odpalamy bioreaktory i mamy mięso. Tak wyobrażę sobie to zupełnie jako taką czystą technologię, która pozwala tak naprawdę minimalizować ten wpływ na środowisko. No i też jeżeli sobie wyobrażamy, że ty mówisz, że tam 20% po prostu gruntów ornych na naszej planecie jest przeznaczona tak naprawdę na wyżywienie ludzkości, a wiem, że liczba tych ludzi będzie rosnąć, więc skoro 80% jest przeznaczona na to, żeby produkować paszę dla zwierząt, no to może nam tych gruntów ornych nie starczyć. I też na przykład jeżeli sobie wyobrażamy hodowlę ryb oceanicznych, no to wiemy, że te rybki to nie pływają sobie w dzikich strumieniach i nie wędrują po tych oceanach, ponieważ oceany są mocno przełowione i większość tych produktów, które mamy teraz na rynku, no to są przecież hodowane na morskich fermach, gdzie te ryby są po prostu hodowane w takich specjalnych zbiornikach otoczonych siatką, karmione i tak dalej, co również zostawia mega duży ślad środowiskowy, a wydaje mi się, że z mięso, z ryb tak ludzie, czy też konsumenci mają takie poczucie, że właśnie to są, nie wiem, takie ryby, które sobie naturalnie się rodzą w tym oceanie, a później my je łowimy. No, chciałbym ich tutaj uświadomić, że tak nie jest. No niestety tak to jest, że mamy po prostu czasami przeświadczenie o czymś takie, a nie inne, bo chyba do faktu, że nie wiem, drób hodowany jest na fermach, no po prostu się przyzwyczailiśmy, jakby bierzemy za pewnik, ale te właśnie wizje hodowli na przykład wołowiny czy krów w tym wypadku, no mamy raczej taką sielankową wizję, niczym powiedzmy ta jedna najsłynniejsza krowa z tej firmy takiej, co się jest fioletowa, co się wypasa na tych bezkresnych zielonych łąkach. Trochę inaczej to jednak wygląda, no i chyba w kontekście ryb wciąż mamy to takie, powiedzmy, przeświadczenie. Jak dyskutuję o tym z moją siostrą, no to ona mówi, często podaje taki argument, że no my chcemy zniszczyć tradycyjne rolnictwo. Ja mówię, że jakby to nie jest tak, że te krówki, nie wiem, kurczaki, świnki są hodowane tak, jak hodowała je na przykład moja babcia. To są hodowane po prostu no, na fermach i nie wiem skąd właśnie wynika takie przeświadczenie, ponieważ ta produkcja zwierzęca w naszym kraju jest ogromna. Też to jest, wydaje mi się, ogromna szansa dla Polski, żeby skorzystać z tej technologii. Tak, w kontekście tradycyjnego rolnictwa kojarzę statystykę, która mówi, że no coś, co moglibyśmy nazwać tym takim tradycyjnym rolnictwem, czyli właśnie ten rolnik, który ma kilka krówek, 3 hektary, na których sieje zboże, to zaledwie 5%, a wszystko inne to jest mniejszy lub większy po prostu przemysł rolniczy, w którym mamy wielkie hale z drobiem, krowami itd., itd. Wspomniałeś chwilę wcześniej o pewnych walidacjach, pewnych takich niezbędnych elementach, które muszą przejść
testy czy atesty uzyskać, chociażby w kontekście tutaj sprzętu, ale ja chciałbym zapytać o to właśnie, jakie testy, powiedzmy jakościowe, musi przejść takie mięso, no i co ono musi spełniać, jakie kryteria w przypadku no, tego, że miałoby potencjalnie właśnie trafić na stół no, Marcina, powiedzmy. On jest chętny do spróbowania. Nie mam tutaj szczegółowej listy, ale powiem tak, w różnych jakby częściach świata te wymagania są różne i są regulowane przez różne urzędy. W Polsce tak naprawdę nie zostały stworzone żadne jeszcze wytyczne, więc my się posiłkujemy wytycznymi, które są tworzone jakby na różnych panelach na poziomie Komisji Europejskiej i też posiłkujemy się tym, co zostało stworzone w Singapurze i jakby czym operują Stany Zjednoczone. No i sam taki proces walidacji zaczyna się od walidacji linii komórkowej, czyli chodzi o to, aby sprawdzić jakby czy ta linia komórkowa nie ma potencjału do nowotworzenia, więc najzwyczajniej się wykonuje testy, które pozwalają potwierdzić, że te komórki po prostu owszem dzielą się w nieskończoność, czyli na przykład dzielą się 50 albo 100 razy i po tym się kończy ten test, albo na przykład bierze się i robi taki test, gdzie sprawdza się kariotyp tych komórek, czyli sprawdzamy, czy tam wszystko jest dobrze z chromosomami i czy one wyglądają tak samo jak po prostu u kurczaków, z których je pobieraliśmy. Też wykonuje się sekwencjonowanie jakby genomu takich komórek, żeby po prostu potwierdzić jakby, że tam nie ma mutacji w żadnych jakichś genach albo w tych genach, które są krytyczne, no bo mutacje w takich ważnych genach mogą prowadzić do tego, że cały taki proces jest do wyrzucenia. No i to jest pierwszy jakby test. Później już na samym etapie jakby jak te komórki są w bioreaktorze, no to w tym momencie bierze się i te komórki z każdego dnia pobiera i zapisuje dane z dokładnością co do jednej minuty, jaką one miały temperaturę, z jaką prędkością się mieszały, w ogóle jakie było stężenie glukozy, aminokwasów i innych składników w tym bioreaktorze, po to, żeby zbierać te dane procesowe i żeby sprawdzać na przykład, jaki jest też poziom metabolizmu tych komórek, no bo w momencie, kiedy one zaczynają rosnąć w sposób logarytmiczny, no to produkują duże ilości kwasu mlekowego i trzeba wtedy po prostu im najzwyczajniej zmieniać medium albo po prostu je karmić, dodawać glukozy, no są różne po prostu myki, żeby po prostu obniżyć to stężenie kwasu mlekowego z tego względu, że on wpływa hamująco na podziały komórkowe. I też zakwaszenie tego środowiska no, nie sprzyja jakby komórkom. To jest następny etap. No, później są wykonywane na pewno testy mikrobiologiczne, czyli te testy mikrobiologiczne, zanim taka hodowla jakby zostanie przeniesiona po prostu do bioreaktora, też są wykonywane i później są wykonywane, jak już otrzymujemy jakby końcowy produkt. No i też są sprawdzane jakby zawartość, bo medium hodowlanego z takiego produktu trzeba się pozbyć, czyli trzeba te komórki przepłukać odpowiednim buforem. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest bufor, to jest coś w rodzaju soli fizjologicznej, czyli czymś, czym opłukujemy rany. Taki bufor powoduje to, że te komórki nie pękają, a my pozbywamy się tego medium hodowlanego, tylko że jakby trzeba sprawdzić właśnie pozostałości tego medium, żeby go nie było w końcowym produkcie, no to taki test jest wykonywany. Też robi się jakby analizę składu fizykochemicznego, ale też składu aminokwasowego, czyli mamy porównanie z mięsem kurczaka, no i sprawdzamy, czy nasz produkt jakby spełnia te wymogi, które sobie tam ustanowiliśmy, czyli że ma taki sam skład aminokwasowy, no bo jeżeli nie ma, no to znaczy, że coś w procesie poszło nie tak. No właśnie chciałem powiedzieć, że to brzmi nawet bardziej sterylnie albo inaczej, w bardziej kontrolowany sposób jest tutaj to prowadzone niż myślę, że nie jedna farma oczywiście. Tam nie ma prawa być żadnego wirusa ani bakterii w tej hodowli, nie? My oczywiście wiadomo, że weterynarze kontrolują regularnie i wszystkie fermy i tak dalej, natomiast no w kontekście dużych takich powiedzmy zbiorów, no nie wyobrażam sobie, żeby teraz sekwencjonować każdego kurczaka przed podaniem go nam na stół. Ale to się robi.
Znaczy, może nie sekwencjonuje się każdego, ale na przykład te osobniki, z których powstają stada, takie zarodowe, z których powstają jakby jajka, które są wykorzystywane do tego, żeby powstawały te kurczaki, no to one są tak przesekwencjonowane, ponieważ jeżeli taki kurczak jest nośnikiem bardzo dobrych cech genetycznych, no to on jest cenniejszy niż, bym powiedział, nie jeden człowiek dla. Tak patrząc z punktu widzenia przemysłowego. To patrząc jeszcze właśnie z punktu widzenia przemysłowego, ogromnie kibicuję temu rozwiązaniu i ogromnie kibicuję waszej firmie, startupowi czy idei naukowej, wszystkiemu, co robicie, bo ja wierzę w takie idee, które mogą, po pierwsze, mają cel, szczytny cel, myślę, niosą szereg korzyści i są po prostu typowe na miarę, powiedzmy, XXI wieku, ale nie początku, a raczej nawet wręcz późnych jego lat. I w tym kontekście chciałbym ci zadać pytanie, jakie są największe twoim zdaniem takie wyzwania związane z tym biznesem? To znaczy, co uważasz, że w najbliższym czasie może stanowić największe właśnie wyzwanie? Czy to właśnie skalowalność, czy może, nie wiem, legislacja, czy może coś jeszcze innego? Znaczy, myślę, że wiele firm przeskoczyło skalowanie, więc skalowanie nie jest problemem. Chodzi o to, aby ten produkt zbliżył się cenowo do po prostu produktu, który mamy w sklepach, żeby był ogólnie dostępny. Więc trzeba jeszcze dalej pracować nad składnikami medium hodowlanego, aby ono było na tyle tanie, żeby hodowla za nim tych komórek kurczaka po prostu zbliża się do tej ceny, którą mamy na sklepowych półkach. No i oczywiście legislacja i informowanie ludzi o możliwościach tej technologii. No bo bez legislacji trochę nie możemy działać dalej, bo wiadomo, że taki produkt, jeżeli wprowadzamy na rynek, musi być traktowany jako żywność. W Polsce mamy dosyć mało ekspertów, które zajmują się tym tematem, więc fajnie, gdyby po prostu jakieś uczelnie uruchomiły kierunki i zaczęły po prostu kształcić ludzi w tym kierunku, żeby po prostu mieć specjalistów, którzy mogliby potencjalnie badać takie próbki mięsa, bo to będzie badane w zupełnie inny sposób. I też trzeba przygotować w ogóle instytucje i cały jakby rynek spożywczy na to, że taki produkt wejdzie. I też trzeba określić na pewno jego normy, stworzyć jakieś normy jakościowe, więc pracy jest naprawdę dużo, ale zauważam, że właśnie jak zaczynaliśmy 2 lata temu, to bardzo dużo jakby takich rzeczy, które były trudne do przeskoczenia, nagle okazują się proste, bo jakiś startup powstał, który rozwiązał ten problem. Więc ta budowa tych firm, tego ekosystemu wokół całości jest bardzo ważna. W tym kontekście legislacyjnym tak mi naszło. Czy to oznacza, że gdybym teraz, nie wiem, wpadł do was, do firmy i właśnie mielibyście usmażonego swojego kraftowego kurczaka z probówki, to moglibyście mi go legalnie podać, czy byłoby jakieś przeciwwskazania ku temu? Jeżeli teraz powiedziałeś o tym oficjalnie i byśmy to planowali, to nie moglibyśmy ci go podać. Czyli jeżeli to by było takie zaplanowane i jakby zamierzone, no to to jest wprowadzanie jakby produktu spożywczego na rynek i jest traktowane, no są na to odpowiednie przepisy prawne, dlatego że to jest bardzo nowa rzecz i nie chcemy wywoływać jakichś strasznych kontrowersji. Oczywiście moglibyśmy to podawać i ludziom, ale po co? Jakby chcemy to robić na spokojnie, jakby bardzo rozważnie, nie chcemy też nikogo tą technologią straszyć, chcemy z ludźmi jakby rozmawiać, przekonywać, namawiać do tego, żeby spróbowali, niż trochę wywoływać, nie wiem, czy takie kontrowersje są potrzebne. Ja bym bardziej optował za tym, że właśnie chcemy skonsolidować środowisko naukowe i różnych badaczy po to, żeby rozwijać różne elementy tej technologii. Bo co jest bardzo ważne, ja uważam, że w Polsce mamy bardzo dużo specjalistów, z którymi też również teraz pracujemy. No ale fajnie, gdyby włączyć w to większe zespoły i też uniwersytety i instytuty. No bo to będzie ewidentnie jakaś ważna gałąź przemysłu w naszym kraju. To Marcinie, musisz się wybrać spontanicznie, bo jeżeli jest zaplanowane, to w takim razie się nie liczy. Ale to w takim razie może to jest dobry właśnie moment na podsumowanie.
wciąż potrzebna jest edukacja, wciąż potrzebna jest świadomość tego, że są takie produkty, są takie możliwości i że w zasadzie to nie jest nierealne i że prędzej niż później pojawi się na naszych stołach czy na półkach sklepowych. Pojawia się tylko pytanie, kiedy i czy my jako społeczeństwo będziemy gotowi, żeby spróbować, żeby dać szansę tym produktom, które jak już wiemy po tej rozmowie przechodzą szereg badań, testów oraz walidacji. No i potrzebne jest trochę tylko tej świadomości oraz regulacji, które myślę, że przeniosą nas na inny pułap w tym kontekście przemysłu spożywczego. Jednocześnie pomagając nie tylko zwierzętom, ale także całemu środowisku. Pozostaje mi tylko pogratulować, życzyć jak największych sukcesów, jak najszybszych walidacji, jak największej grupy ludzi, którzy zainteresują się i będą pasjonować się tym rozwiązaniem. No i konsumentów oczywiście. Gratuluję i cóż, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Faceci w kitlach 2.0. Podcast popularno-naukowy. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji i nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.